Dzień dobry Państwu, Witold Jabłoński, monitor szczeciński. Naszym gościem jest dzisiaj dr Marek Tołasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczęliśmy poza kadrem o tym, że czy tu się wygodnie siedzi. Marek Tołasiewicz powiedział, że jak siedział, a pan Ziobro zapowiada, że wy wszyscy będziecie siedzieć, to jednak nie trzeba siedzieć, tylko chodzić. Jak to było? Ile siedziałeś? No ja długo nie siedziałem. 4 miesiące raptem z powodu złego stanu zdrowia mnie wypuścili. No, ale to długo by opowiadać. Tylko ta anegdota dotyczyła tej sytuacji, że niektórzy chodzą po celach. Tak jak ja chodziłem po celach i dostałem uwagę, że ty wreszcie siadaj, bo jak ty chodzisz, to myślisz, że nie siedzisz. No więc dlatego, chociaż niektórzy nie chcą przysiąść przy biurku prezydenta innego wielkiego państwa, mocarstwa, to i tak mam nadzieję, że będą siedzieć. Nasze tło stanowią grafiki Marty Frey. Ta, przy której teraz siedzi dr Tołasiewicz, to jestem stworzona... Teraz siedzę dobrowolnie. Tak, jestem stworzona do wielkich rzeczy. Marek Tołasiewicz, wojewoda, przewodniczący sejmiku, naukowiec, działacz opozycji. Jesteś stworzony do wielkich rzeczy? Nie wiem. Ale polityka w dobrym tego znaczeniu potrzebuje ciebie. Też tego nie wiem, być może ja potrzebuję, ale ja... Mam takie parcie do tego, żeby w coś się mieszać, co moim zdaniem jest niedobre i trzeba by poprawiać. Przynajmniej wedle moich kryteriów tego, co jest dobre, a co jest złe. Ale dzisiaj mamy takie przewartościowanie, że wydaje się, że polityka potrzebuje ludzi dobrych, przyzwoitych. To na pewno ja. Ja staram się być przyzwoity całe życie, a już długo żyję. Nie wiem, czy jestem dobry, bo to się po śmierci dowiem, jeśli w ogóle dowiem, to powiedzą na pogrzebie albo i nie. Ale niewątpliwie jest teraz czas kryzysu wartości, znaczy łatwiej teraz być nieprzyzwoitym. To trochę sytuacja jest podobna jak do komuny, że teraz oportunizm jest młodzie, ludzie potrafią to racjonalizować, to znaczy ja mam dzieci, ja sam rozumiem, że ja nie mogę inaczej, ale gdybym mógł, to przecież bym zachował się inaczej. No nie można wymagać bohaterstwa od ludzi, ale takie absolutne przyzwoite, minimum przyzwoitości, zachowywania jakichś zasad moralnych, postępowania zgodnie z tym, co się głosi, jest to niezbędne, bo inaczej to zmarniejemy. Bartoszewski podkreślał, że warto być przyzwoitym, ale dalej mówił, że to się nie opłaca. To się opłaca dopiero w dłuższej perspektywie. Oczywiście, ja często słyszę od własnej żony nawet, że gdybyś był trochę mniej przyzwoity i porządny, to byś w kryminale nie siedział. To prawda, tak się czasem mówi. Ale ten temat jeszcze wraca do ciebie, stoczni? Nie tak bardzo, znaczy częściej wraca do mnie z powodu konsekwencji zdrowotnych niż jakichś mentalnych. Mam przyjaciół, tych, z którymi byłem razem w zarządzie holdingu stoczniowego, niektórzy bardzo źle do tej pory to znoszą, chociaż wiele lat już minęło, ale to jest, przepraszam za porównanie, taki syndrom trochę pewnie, jak powiedzieć, że święcieński, bo to pewnie za dużo, ale takiego... taka trauma jeniecka, wojenna, ale nie mogą się niektórzy ludzie od tego wyzwolić. Ja wolę myśleć o tym, co jeszcze jest ewentualnie przede mną, niż to, o czym, co jest za mną. Też pamiętam o tym, co było za mną. Staram się raczej pamiętać o tym, jak to było wrednie za komuny i tłumaczyć każdemu, komu się da, że łatwo stracić to, co mamy. I będziemy też sobie opowiadać trochę jak z pana Tadeusza, że nie o Litwie, tylko o dobra Polsko, ty jesteś tak jak zdrowi, lecie ceni, trzeba ten tylko to siebie, ty się stracił. Straciłem, no akurat nie będziemy mogli przejechać przez granicę, bo nas bywa nam Schengen, nie będziemy mogli tam wysłać kogoś, no bo to, albo tamto. I wtedy się dopiero obudzimy, że ta Unia naprawdę jest wartością. Wobec tego, dlaczego warto pójść na wybory? Można powiedzieć górnolotnie, że jest to nasz obywatelski obowiązek, ale nam się słabo udała ta edukacja obywatelska przez minione 30 lat i się okazało ku naszemu przerażeniu, przynajmniej mojemu, że ta świadomość potrzeb bycia obywatelem jest znacznie niższa, mniejsza niż nam się wydawało, że jest. Na wybory trzeba iść choćby po to, żeby nie móc potem z czystym sumieniem powiedzieć, że to nie ja, to oni coś mi zrobili. Od jakiegoś czasu w Polsce jest tak, że wybierają głównie ci, którzy nie chodzą na wybory. Dlatego, że ci, którzy głosują, to jest stosunkowo niewielka grupa. Nawet obecny suweren, w cudzysłowie,
to jest 17% uprawnionych do głosowania, niecałe 18%. To jest mniej niż jeden piąty, co piąty Polak. Czyli warto pójść chociażby po to, żeby ci nieprzyzwoici nie układali nam Polski. I żeby ci nieprzyzwoici nie mówili i nieprzyzwoicie, że my mówimy w interesie czy w imieniu suwerena. Bonjour. Nie mówią w interesie suwerena, tylko mówią co najwyżej w interesie i w imieniu tych niespełna 20%, którzy poszli głosować. Dlatego warto pójść na wybory. Dziękuję bardzo za rozmowę.